Zdarza nam się czasami słyszeć, że ktoś jest urodzonym pesymistą lub urodzonym optymistą. Najczęściej jednak nie zastanawiamy się, skąd to określenie się bierze i czy jest prawdziwe. Okazuje się, że już w okresie prenatalnym kształtuje się nasz optymizm, nasz pesymizm. Co więcej, możemy znaleźć naukowe dowody na to, że istnieje narząd odpowiedzialny za to, czy jesteśmy optymistą czy pesymistą. Ten narząd nazywa się narządem przylemieszowym. Posiadają go wszystkie zwierzęta przez cały okres życia. Jest to narząd odbierający informacje o tym, czy jesteśmy chciani, kochani, czy niechciani, niekochani. Cały problem ludzkiego rodu polega na tym, że my mamy ten narząd przylemieszowy tylko w określonym czasie. Funkcjonuje on w naszym organizmie między 5 a 23 tygodniem naszego życia prenatalnego. Oznacza to, że po 23 tygodniu już go nie ma, już nie możemy zmienić zapisu istniejącego w naszym ciele, mówiącego o tym, że jesteśmy chciani i kochani, albo niechciani i kochani. Co więcej, ten zapis jest tak trwały, że kształtuje całą strukturę naszego organizmu. Można wręcz powiedzieć, że w wyniku negatywnych emocji, którymi otoczone jest poczęte dziecko, zmienia się struktura ciała. Że zaokrąglają się plecy, że mięśnie są w stałym przykurczu, że trudniej nam się funkcjonuje, że nie jesteśmy w stanie się zrelaksować właśnie w wyniku tego, że te negatywne emocje towarzyszyły naszemu prenatalnemu rozwojowi. Coraz częściej do lekarzy trafiają również pacjenci z konkretnymi objawami fizycznymi, z konkretnymi chorobami, których przyczyn nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. Sensowni lekarze bardzo często odsyłają wtedy swoich pacjentów do psychologa czy psychoterapeuty. Okazuje się bowiem, że choroba ciała wynika nie z przyczyn fizycznych, tylko z przyczyn choroby duchowej, czy z przyczyn tego, że cierpi nasza dusza, że cierpi nasza psychika, z powodu tego, że nie byliśmy chciani, że nie byliśmy akceptowani przez naszą mamę. W psychologii istnieje określenie syndrom ocaleńca. Początkowo ten syndrom, czy to określenie było przypisane do dzieci, które urodziły się po dokonaniu aborcji, bądź rodziły się w rodzinach, gdzie te aborcje były dokonywane. Natomiast dzisiaj coraz częściej mówimy, że ten syndrom, czy te cechy ocaleńców dotyczą również dzieci, które nie były kochane, nie były akceptowane przez ich mamy. W związku z tym i tutaj możemy znaleźć konkretne objawy tego, czy konkretne przejawy tego, że dziecko było niechciane, niekochane i w związku z tym zupełnie inaczej funkcjonuje ono teraz w świecie społecznym czy w świecie po urodzeniu. Pierwszym z tych objawów jest ciągłe poczucie winy. To ciągłe poczucie winy skłania człowieka w kierunku bycia kozłem ofiarnym. Ja tutaj zawsze podaję taki klasyczny przykład. Kiedy w klasie szkolnej ginie 5 zł i nauczycielka mówi, dopóki nie znajdą się pieniądze albo ktoś się nie przyzna, że te pieniądze zabrał, dopóty nikt z klasy nie wyjdzie. I wtedy zgłasza się Jasio, mówi, to ja ukradłem te pieniądze. I pani patrząc na Jasia mówi, ja wiem, że ty tego nie mogłeś zrobić. Ja wiem, proszę pani, ale ktoś musiał się zgłosić. I zgłasza się ten Jaś, ten kozioł ofiarny. Kolejna rzecz to jest bardzo obniżony obraz siebie. I znowu, zdarzają się kobiety, które ja pytam, dlaczego wyszłaś za mąż za tego faceta? Przecież on ciebie bił już w okresie narzeczeństwa. Wiem, ale ja nie jestem godna, by posiadać kogokolwiek innego. Kolejnym takim objawem jest brak satysfakcji z życia i w życiu. To jest tak, że te osoby osiągają bardzo wysokie zarobki, że osiągają bardzo wysokie wykształcenie, albo że są dyrektorami wielkich fabryk i żadna z tych rzeczy nie daje im radości, nie daje im poczucia satysfakcji. Mają wrażenie, że to tak samo przyszło, że to po prostu tak niechcący wyszło, tak im się zdarzyło. To również chroniczne niezadowolenie, brak poczucia szczęścia z życia i w życiu. I tu chyba takim klasycznym przykładem, czy klasycznym momentem są święta. Wtedy, kiedy dajemy prezenty, wtedy, kiedy dostajemy prezenty. Jest grupa ludzi, którzy dostaną byle co i potrafią skakać pod sufit, ciesząc się, że dostali po prostu prezent, że ktoś o nich pamiętał. Jest też grupa ludzi, którzy dostają piękny, wymarzony, najdroższy z możliwych prezentów i nie potrafią nawet się uśmiechnąć. Kolejna rzecz to jest pesymizm, czarnowidztwo. Nie chce mi się w życiu nic zrobić, bo i tak w życiu nic nie osiągnę. Bycie w pogotowiu czy wyczekiwanie na nieszczęście przejawia się choćby tym, że człowiek chodząc po ulicach wciąż zadziera głowę do góry, sprawdzając, czy jakaś dachówka mu nie spadnie na głowę. To jest też tak, że kiedy jesteśmy w pracy i mamy bardzo wspaniałych współpracowników,
to mamy wrażenie, że oni nas oszukują, że oni mają coś w kieszeni, że oni, jak tylko przestaniemy być czujni, to nas zaatakują. Czyli to jest takie wyczekiwanie na to zło, które musi gdzieś tam na nas nadejść. Nie zwracamy uwagi, że jednak świat mimo wszystko jest dobry. Kolejna rzecz to jest trudność w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. To są osoby, które zawsze siedzą w kącie, które nie bawią się z innymi dziećmi. To są osoby, dla których największą karą jest wykonanie pracy w grupie. Oni mogą ją wykonać sami, indywidualnie, nawet wielką, ogromną pracę. Ale w momencie, kiedy mają współpracować z innymi, to jest to dla nich tak trudne, że prawie że niewykonalne. Osoby, które mają problemy w relacjach interpersonalnych, bardzo często zaczynają skłaniać się ku osobom tej samej płci, czyli pojawiają się predyspozycje homoseksualne. Pojawiają się one również z tego powodu, że człowiek świadomie lub podświadomie wie, że ten okres prenatalny był okresem traumatycznym i on nie chce tego swojego nieszczęścia przekazywać swoim dzieciom, a że każdy człowiek musi znaleźć kogoś, kogo może obdarzyć miłością. Musi znaleźć kogoś, kto jego kocha. W związku z tym szuka człowieka, partnera życiowego, który nie da mu dziecka, właściwie zagwarantuje mu to, że dziecka nie będzie, a równocześnie będzie mógł go obdarzyć wielką miłością. Jeżeli osoba z traumą prenatalną, osoba niechciana, niekochana prenatalnie zostaje rodzicem, bardzo często ma trudności w przekazaniu ciepłych emocji temu dziecku. Nie potrafi tego zrobić, bo tego się nie nauczył. Nie nauczył się tego w swoim prenatalnym okresie życia. Tak jak dziecko, mała dziewczynka bawi się lalkami, naśladując mamę, tak? Czy naśladując, jak mama się nią opiekuje, tak samo my uczymy się bycia dobrym rodzicem w czasie naszego prenatalnego okresu życia. W związku z tym osoby, które mają traumę prenatalną za sobą, nie potrafią pokochać swojego dziecka. Bardzo często oddają je najszybciej, jak tylko można, do żłobka. Bardzo często te dzieci trafiają do domu dziecka czy do domu małego dziecka. Kolejna rzecz to jest tak, że osoby z traumą prenatalną traktują innych ludzi bardzo przedmiotowo. Twierdzą, że tylko ja jestem najważniejszy na świecie i że muszę walczyć o to, żeby ktoś mnie zauważył, żeby o mnie zadbał. W związku z tym inny człowiek jest tylko dla mnie przedmiotem, drogą dojścia do celu. Ta trauma prenatalna na dodatek jest tak silnie zakorzeniona w człowieku i niesie tak duży negatywny ładunek, że bardzo często przekazywana jest w kolejne pokolenia. Jeżeli mnie nie chciano jako poczętego dziecka, ja mam problem z zaakceptowaniem moich dzieci, zarówno jako ojciec, jak i matka. Te moje nieakceptowane, niekochane dzieci przekazują tą traumę w kolejne pokolenia. W związku z tym trzeba zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że mnie dotknęło nieszczęście i podjąć próbę leczenia siebie samego. To jest trudna próba, tak? I ta próba powoduje to, że ja się nie wyleczę, ale daję moim dzieciom szansę na to, by one mogły być szczęśliwe. Jeżeli moje dziecko widzi moją labilność między tym, że je bardzo kocham, a tym, że się czuję zagubione i nie radzę sobie w roli rodzicielskiej, to kiedy moje dziecko samo staje się rodzicem, może wybrać drogę nie radzę sobie albo drogę wielkiej miłości. Najczęściej wybiera drogę wielkiej miłości i mogę powiedzieć, że moja inwestycja się opłaca, bo mam wspaniałe, kochające, cudowne wnuki.